Namaste, Maria Bokardi z tej strony. Bardzo mi miło powitać Cię na naszym kolejnym magicznym spotkaniu w tym wyjątkowym czasie. Dzisiaj, 19 września 2021 roku, mamy jeszcze taki dzień oddechu, natomiast jutro, od 20 września, rozpoczyna się bardzo szczególny tydzień. Dlatego na jutro, na 20 września, zalecam zadać sobie wiele takich pytań i szczerze na nie odpowiedzieć. Czy idę w tym momencie drogą mojego serca? Czy to, co robię, jest zgodne z moim sercem? Czy też robię to, bo tak wskazuje mi mój umysł, lub przyzwyczajenia, nawyki? Może jakieś nałogi. Czy jestem w tym miejscu i czasie? Naprawdę szczęśliwa i naprawdę szczęśliwa. Czy czuję tą wyjątkową energię wszechświata, która dokładnie teraz jest wokół mnie? Czy też moje myśli zabiegane są, skłębione? I. Zajmują się wszystkim tym, co widzę wokół, ale co tak naprawdę nie ma ze mną nic wspólnego. Jutro 20 września warto przeznaczyć sobie jakiś ułamek dnia na taki czas remicki i połączyć się z sercem, połączyć się z wszechświatem, połączyć się z ziemią i zadać sobie te pytania co jest w moim sercu co czuje moje serce czy to gdzie jestem teraz czy to jest droga mojego serca czy wystarczająco kocham siebie czy zajmuję się sobą wystarczająco czy czuję to połączenie z wszechświatem czy czuję to połączenie z ziemią czy czuję się bezpiecznie. Jutrzejszy dzień to jest dzień, gdzie warto przygotować sobie taką czystość w sercu, tuż przed naszą pełnią księżyca, przed naszym rytuałem dla matki ziemi, przed naszym rytuałem świec intencyjnych, a także przed 22, 23, czyli przed momentem równonocy, gdzie ma miejsce nasz rytuał Mabon, jak co roku. Jutro warto jak najwięcej czasu przeznaczyć sobie dla samej siebie i dla samego siebie. Usiąść sobie z białą kartką papieru i zastanowić się nad sensem, nad sensem tego bycia tutaj i teraz, nad Twoimi marzeniami, pragnieniami, zrobić sobie takie, taki rozrachunek sumienia: czy naprawdę zrobiłam wszystko, zrobiłem wszystko, by zrealizować drogę mojego serca, do czego czuję się powołana, powołany, do czego woła mnie moje serce czy też znajduje tysiące różnych argumentów, by zagłuszać głos serca. Bo jeszcze tym muszą się zająć i tym i tym i to jeszcze muszą zobaczyć i to jeszcze muszę załatwić. Jutro będzie taki moment na taki rozrachunek. Na takie zastanowienie się, na popatrzenie wstecz, na popatrzenie na te wszystkie miesiące, na te wszystkie poprzednie lata. I takie skierowanie uwagi na przyszłość, czyli jak pragnę, by wyglądało moje życie, jak pragnę realizować drogę mojego serca, jak pragnę zadbać o samą siebie i o samego siebie. Co jest moim marzeniem, co jest moim celem, co mnie blokuje, co mnie ogranicza. Czego potrzebuję, aby otworzyć moje skrzydła i wyruszyć tą właściwą drogą. Jutro 20. weź sobie ten czas dla siebie. Postaraj się nie zajmować jakimiś zbędnymi rzeczami, jakimiś rzeczami, które można zrobić w przyszłym tygodniu, może uda Ci się również wziąć urlop, może uda Ci się przez te dni 20, 21 i 22 przede wszystkim, ale również 23. Jak gdyby podzielić się obowiązkami z innymi, z innymi członkami Twojej rodziny i wziąć sobie więcej czasu dla siebie. Jeżeli musisz coś zrobić koniecznie, czy naprawdę musisz to zrobić teraz, czy możesz to zrobić w piątek, sobotę, w niedzielę? Również jeżeli masz jakieś terminy, spotkania, może da się to przełożyć na przyszły tydzień, bo ten czas jest szczególny. To, co teraz dzieje się we wszechświecie, ma ogromne znaczenie. W tym momencie jest ten czas żniw. Gdy Jesteśmy zabrudzeni, nasze serca są zabrudzone, nasze myśli są skołatane, nie wiemy jak dalej. Żyjemy w strachu, w obawie. To może zdarzyć się tak, że zostaniemy ścięci. Ale jeżeli zadbamy o tą czystość, o tą czystość serca, to w tym momencie możliwe są rzeczy, które wcześniej nie były możliwe. To jest najlepszy moment na wszelkiego rodzaju oczyszczenie, rytuały, wszystkiego rodzaju działania, wizualizacje, medytacje, afirmacje. To jest ten czas, gdzie to niemożliwe może stać się możliwe. To jest ten czas cudów. I z jednej strony to jest ten czas, żniw, gdzie wszyscy ci, co są zagubieni, zabrudzeni, e, słuchają mediów, słuchają matryksa, słuchają tego wszystkiego wokół, oni będą wpadać w te pajęcze sieci. Ale jeżeli ty słuchasz Twojego serca, jeżeli bierzesz udział w naszych ceremoniach co czwartek, jeżeli dbasz o siebie, lub jeżeli nie masz na to czasu, to zlecasz te wszystkie działania do wykonania, na przykład mnie poprzez świece intencyjne, poprzez rytuały, poprzez kamienie mocy, poprzez te wszystkie, wszystkie inne narzędzia. To również jest swoistego rodzaju dbanie o siebie, bo ty dbasz o siebie, bo wysyłasz Twoje marzenia, Twoje życzenia do wszechświata. Nie masz jednak czasu, by zrobić to samodzielnie, to zlecasz to mnie. Może nie czujesz się na siłach, może jeszcze nie udało Ci się odkryć Twojej całej prawdziwej siły i prawdziwej mocy, dlatego zlecasz to mnie. Ale to jest szczególny czas, bardzo szczególny czas. Dlatego to również dla mnie jest szczególny czas czas, gdzie mnóstwo czasu. Mnóstwo energii przeznaczą na idealne przygotowanie do rytuału dla Matki Ziemi, dla rytuału, tego dużego rytuału świec intencyjnych, tej pełni i do naszego rytuału równonocy. Dlatego jeżeli w kolejnych dniach nie będę odpowiadać na listy tak szybciutko, jak to być powinno, jeżeli jakieś opóźnienia nastąpią w terminach w ich realizacji, to bardzo cię proszę o wybaczenie, ponieważ to jest tak szczególny czas, że tutaj nie mogę sobie pozwolić na żadne błędne posunięcie. Tutaj wszystko musi być zapięte na ostatni guzik. Tutaj wszystko musi być tak niezwykle przygotowane. I muszę zadbać o wszystko o siebie, o otoczenie. O to, by wszystko idealnie zamknąć na ostatni guzik, zapiąć na ostatni guzik. I dlatego to, co obiecałam, zrealizuję czyli te słuchowiska, które obiecałam, na temat włosów, na temat dusz, pochodzenia, gwiazd to wszystko, co Was interesuje to wszystko będzie, ale nie w tym tygodniu. W tym tygodniu również nie będzie ceremonii. Dlatego na czwartek, ponieważ czwartek to jest ten dzień po naszym rytuale równonocy, zalecam Ci znowu skorzystać z kart online, które są na mojej stronie mariabucardi.pl. Tam masz zakładkę karty online. Skorzystaj z kart online, wybierz tą ceremonię, która zostanie Ci wskazana. I wróć do tej ceremonii, czyli spotykamy się w czwartek o 20:20, 20, ale nie na nowej ceremonii, tylko na jednej z tych poprzednich. I tutaj każdy z nas wybierze znowu tą jedną ceremonię z tych poprzednich, i to będzie ta właściwa. Najlepiej przy pomocy tych kart online. A jeżeli nie chcesz korzystać z kart online, to zrób sobie takie karteczki z numerami yy, i napisz na tych karteczkach numery od 1 do 172, czyli 1, 2, 3, 4 i tak do 172 i wybierz jedną karteczkę. I to będzie ten numer tej ceremonii, którą należy zobaczyć w czwartek. Jeżeli nie chcesz korzystać ani z kart online, ani z karteczek, to po prostu wejdź na stronę na stronę ceremonii, czyli bukardimaria.com pisane razem do zakładki w menu ceremonie a następnie roluj w dół aż do tego momentu, gdy odczujesz, że dana ceremonia cię najbardziej przeciąga i tą sobie zapisz na czwartek zapisz sobie ten numerek i do tej ceremonii wrócisz w czwartek Sprawdź oczywiście, czy jeszcze Twój plan dostępu jest aktywny, bo żeby zobaczyć ceremonię, żeby przeżyć ją energetycznie, potrzebujesz dostęp na te 6 dni to jest to najmniejszy dostęp za 33 zł, albo na cały miesiąc za 111, albo na cały rok za 1111. I pamiętaj, że można również kupować sobie na przykład dwa tygodnie albo trzy tygodnie, to wtedy tylko dodajesz ten plan dostępu, na przykład na tydzień, i w koszyczku wpisujesz dwa albo trzy, i wtedy to automatycznie się dodaje. Czyli plan jest taki: jutro robisz takie podsumowanie. Połączenie z Twoim sercem, połączenie z energią wszechświata, zadajesz sobie pytania, czy może masz jakieś szczególne intencje, które chcesz, żebym jeszcze poruszyła poprzez rytuał świec intencyjnych w pełnię, czyli 21. Jeżeli tak jest, to wchodzisz do sklepiku i kupujesz sobie jeszcze jedną świecę, albo jakąś szczególną intencję, może na poprawę wyglądu, może na pewność siebie, może na większą radość życia, czy jakąkolwiek inną świecę. Tam w zakładce, w sklepie maria.bukardi.pl po lewej stronie, ja teraz skróciłam to wszystko i tam jest rytuał świec intencyjnych. Gdy tam wejdziesz, wybierzesz tą właściwą świecę. I pamiętaj, zaraz w uwagach do zamówienia napisz mi intencję, ponieważ wtedy to szalenie mi ułatwia przygotowanie wszystkiego. I 21 spotykamy się na naszym rytuale dla Matki Ziemi Temat odczujesz również w Twoim sercu, albo nadejdzie do Ciebie nagle, nie wiadomo skąd, i spotykamy się na naszym rytuale świec intencyjnych, i pamiętaj, że po takim dużym rytuale e, ja wyślę wyniki świec dopiero w czwartek, piątek albo w sobotę, ponieważ jest rytuał dla Matki Ziemi, później jest rytuał świec intencyjnych, potem jest rytuał równonocy i dopiero później ja potrzebuję ten czas na regenerację, ponieważ muszę wrócić do siły i mocy po takim niesamowitym maratonie energetycznym i później w spokoju otrzymasz wszystkie podsumowania. Także Tutaj bardzo proszę o cierpliwość. To zawsze tak wygląda. Jeżeli jesteś tutaj po raz pierwszy, po raz pierwszy zamawiasz świecę intencyjną, po raz pierwszy zamawiasz rytuał, to dlatego to wyjaśnienie, że wszystko w odpowiednim czasie, to wszystko wymaga niesamowitych energii, niesamowitych. Um, Poruszenia nieba i ziemi, i dlatego ja zawsze potrzebuję również później ten czas, żeby wrócić jak gdyby do normalności, do codzienności. I gdy wracam do tej codzienności, to wtedy um, w mojej księdze magicznej sprawdzam wszystko i powolutku wysyłam wszystkie. Podsumowania. Także przygotuj się dobrze. Jutro 20, 21 Widzimy się, czujemy na rytuale dla Matki Ziemi i może na rytuale świec intencyjnych. Jeżeli coś Ci się przypomni do ostatniego momentu, to zawsze tak przynajmniej dwie godziny przed. Momentem, gdy zaczynam rytuał świec intencyjnych, ponieważ ja muszę wszystko przygotować, czyli, czym szybciej mam Twoje zamówienie, czym szybciej mam Twoje intencje, to mam więcej czasu, żeby wszystko przygotować. Ty wiesz, że dla mnie każda świeca wymaga e, odpowiedniego miejsca, odpowiednich dodatków, odpowiednich roślin magicznych, odpowiednich kamieni mocy, odpowiedniego e, jak gdyby. Przygotowania wszystkiego od samego początku do samego końca, czyli czym szybciej mam to zamówienie, tym dla mnie lepiej. Ale ja wiem, że to zawsze tak jest, że na ostatnią chwilę coś się przypomina także przed samym rytuałem jeszcze sprawdzam zamówienia, jednak zadbaj o to, żeby było to troszeczkę wcześniej, dobrze, bo to jest praktycznie co now i co pełnię, że ja już zamykam. Zamykam rytuał, zamykam wszystko i później, kolejnego dnia, dwa dni później patrzę. No jasne, ktoś jeszcze zamówił, a nie byłam w stanie tego wykonać. Także zawsze przynajmniej tą godzinę wcześniej, przynajmniej te dwie godziny wcześniej, zanim zaczynam rytuały, bardzo proszę o zamówienie. I na sam koniec, e, bardzo proszę sprawdź, czy subskrybujesz ten mój kanał. Tutaj na YouTube, ponieważ w ostatnim czasie dzieją się bardzo dziwne rzeczy w cudzysłowiu, że subskrypcje znikają, że ktoś był pewny, że ma subskrypcję i nagle została ona usunięta. Także sprawdź, czy subskrybujesz ten kanał i sprawdź, czy masz powiadomienia aktywne ze względu na to, że ciągle tutaj pojawia się coś nowego i szkoda, aby było przegapić to, co w danym momencie jest naprawdę. Ważne. I pamiętaj, spośród wszystkich osób, które zostawiają komentarze pod moimi filmami, ja losuję w każdy czwartek, i w ten czwartek znowu będę losować niespodziankę, nagrodę niespodziankę, czy spośród wszystkich komentarzy, i w ten czwartek znowu będę losować jedną osobę spośród wszystkich osób, które napisały komentarze, a właściwie spośród wszystkich komentarzy, która otrzyma ode mnie karty kamieni mocy. I wysyłka oczywiście będzie po 10 października. Także każdy komentarz, który będzie tutaj napisany, również weźmie udział w losowaniu. Dziękuję. Do zobaczenia, do usłyszenia. I cudownego czasu, bardzo wyjątkowego czasu. Twoja Maria Bukardi.